Dzień dobry. Dzisiaj Gzika nieco inaczej. Przede wszystkim Gzika w Kaliszu, przynajmniej ja się tak spotykałem u mnie w rodzinie i u znajomych, że mówimy ta Gzika, a nie ten Gzik, tak jak się mówi w Poznaniu. Zresztą ciekawostka, w Poznaniu no, Gzik to się mówi jeszcze na smarkacza, czy masz Gzik w kolanach, to że najadłeś się strachu. W Kaliszu takich sformułowań się tej gwary się nie używa, ale mówimy Gzika. Natomiast chciałem pokazać przepis Gzika nieco inaczej, według przepisów mojego świętej pamięci dziadka Juliana. Myślę, że przepis powstał dlatego, że dziadek niespecjalnie umiał gotować. I w zasadzie ja pamiętam, że robił właśnie gzikę, smażoną kiełbasę z cebulką i potrafił zrobić herbatę. I myślę, że oczywiście są to moje przypuszczenia, nigdy się już tego nie dowiem. W jakiejś tam rodzinnej aferze babcia mu powiedziała: ty nic nie umiesz zrobić, nawet w kuchni nawet gziki. A dziadek powiedział: co ja nie umiem, i zrobił. I gzika wygląda dziadka Juliana mniej więcej tak, jest to biały serek oczywiście z cebulką, ale z ziołami. I powiem wam, że ja innej nie jadam, do takiej nawykłem i zawsze jak taką zrobię, to wszystkim moim gościom smakuje, więc polecam spróbować. Co nam będzie potrzebne? No oczywiście dobry biały ser. Tutaj jest ser robiony przez sąsiada. To jest około 0,7 kg białego sera. Tak? No i teraz wariactwo, no bo normalnie powinna być cebula oczywiście jest, ja ponieważ śmieję się, że pochodzę z Kalisza, a tutaj na okoliczni, na mieszkańców Kalisza mówią cebularze, nie wiem czemu, ale tak na nas mówią, no to ja lubię dużo cebuli, więc na takie 0,7 pójdą dwie cebule. Oryginalny przepis mówi, że ma być śmietana, oryginalny poznański oczywiście. Tu ja używam zwykłego mleka, może być, najlepsze byłoby od krowy, ja dzisiaj nie mam, więc mam zwykłe, nie od krowy, tylko z kartonika. No i teraz wariacja, która z poznańską gziką nie ma nic wspólnego, czyli dużo ziół. No i te zioła tutaj to mamy czomber, mamy estragon, mamy lubczyk i mamy majeranek, mniej więcej w tych samych proporcjach. Oczywiście będzie czarny pieprz. Czarnego pieprzu to tak, jak ja to mówię, do smaku. Ja lubię dużo, więc dam taką całkiem sporą garść. Rozbiję w moździerzu. Oczywiście sól do smaku. I na koniec, jeżeli konsystencja nie będzie mi pasowała, no dziadek zawsze dodawał olej rzepakowy. Nie wiem dlaczego rzepakowy, chyba po prostu wtedy tylko taki był do kupienia. Ja robiłem, czasami miałem fantazję zrobić zamiast z olejem rzepakowym z oliwą z oliwek. Też było dobre, ale zostawiało taki posmak. Więc no co, jedziemy. Zaczynamy od ziół. Niech sobie tutaj idą do sera. Dużo ziół, wszystkie daję. Jak będzie mi mało, to jeszcze potem dosypię. Kroję cebulę w drobną kostkę. Aż się wzruszyłem, łzy napływają mi do oczu, mimo że kroję w okularach, zawsze tak jest. Cebulę zanim posiekam trochę drobniej i dodam ją do mojej gziki, trochę ją posolę. Sól spowoduje, że ona nie będzie taka ostra, jak mawiał mój dziadek Julian, mówił, że sól zmoży nam cebulę. Mamy pokrojoną cebulę, można ją dokładać, nie wiem czy aż całą dam tą cebulę, zobaczymy później, bo wyszło faktycznie całkiem sporo, nawet jak na rodzonego kaliszanina. Dajmy tyle cebuli, tą mogę sobie zostawić na później, chociaż patrząc na proporcje, w końcu pochodzenie zobowiązuje. Dobra.
Deska nam już nie będzie potrzebna, odłożymy na bok. Te wszystkie resztki, które zostały łącznie z piętkami tutaj od cebuli, to jest na wsi fajne, że tu się nic nie marnuje, to wyląduje nie w śmieciach, tylko na kompoście. Dobra. Ugniatamy, ubijamy w moździerzu pieprz. Dodajemy pieprz. Pieprzu dajemy całkiem sporo. Ja tam lubię, jak jest dużo pieprzu. Bierzemy widelec. No i cały czas czuję tą cebulę. Normalnie jestem tak wzruszony, że mogę się podzielić tym przepisem z wami. Łzy normalnie napływają mi do oczu. No i teraz dodawanie mleka. W oryginalnym przepisie poznańskim jest śmietana. Wielu moich znajomych z Kalisza też robi na śmietanie. Ja robiłem zawsze, dziadek robił na mleku, ja robiłem na mleku. Więc zrobimy, też dodamy mleka. Chodzi o to, żeby to nie było takie suche. To, co zostanie w szklance mleka, oczywiście nie pójdzie na żaden kompost, ani do kanalizacji, tylko wypiję. O, i taka konsystencja jest ok. No i co? No to dodamy troszeczkę według przepisu dziadka Julka tego oleju rzepakowego. Nie za dużo. Mówię, oliwa z oliwek też jest fajna, możecie spróbować, ale oliwa ma specyficzny posmak daje. Bardzo dobry, no trzeba to lubić, nie wszyscy to lubią. No i co, pozostaje wymieszać. I można podawać gotowe. Gzika wyszła idealnie według proporcji takich, jak pokazywałem, nic nie musiałem dodatkowo dosalać, dopieprzać, dodawać ziół, więc to, co było na filmie, tu nic więcej nie ma. Jeszcze raz mówię, polecam spróbować, natomiast najczęściej pewnie, zwłaszcza w Poznaniu, spotkacie to jako główne danie obiadowe, tak zwany pyry z gzikiem. Też tak w Kaliszu i w okolicach jadamy, natomiast u mnie w domu najczęściej była to podawana jako danie do śniadania albo na kanapce, albo dobry chlebek obok i po prostu jako twarażek na talerzu. Naprawdę polecam, spróbujcie, jest świetna. Do zobaczenia w następnym przepisie.